Jedną z pierwszych decyzji byłego już dyrektora Zbigniewa Rybki była likwidacja kina w Teatrze Miejskim w Lesznie. Podobno się nie opłacało. Teraz kino wraca. Tak postanowił nowy dyrektor teatru Maciej Mizgalski. Wokół kina panuje bardzo dobra atmosfera. Zawiązała się grupa, która promuje kino w mediach społecznościowych. A to oznacza, że jest potrzebną alternatywą dla kin sieciowych. Nie chcę komentować decyzji poprzednika, natomiast nie mam żadnych kompleksów związanych z tym, że teatr to budynek, w którym można myśleć i rozmawiać tylko o teatrze, gdyż uważam, że wszystko, co dotyczy kultury, nie dotyczy budynków, tylko ludzi, którzy wokół tego są zjednoczeni i wokół tego, co robią i co tworzą. Dlatego jeśli po pojawieniu się tutaj w teatrze zaobserwowałem pomieszczenie, które jest w pełni gotowe do tego, aby zaspokoić gusta tych ludzi, którzy chcą rozmawiać o kinie, chcą oglądać filmy, chcą, aby to były filmy, które niekoniecznie na co dzień mogą zobaczyć w kinie czy w telewizorze, ale przede wszystkim spotykać się w środowisku, które o tym chce porozmawiać. Chce porozmawiać o kulturze, chce porozmawiać o aktorach, o reżyserach. To przecież w tych pierwszych rozmowach wyczułem, że wiele z tych tytułów to też polskie kino. Więc jeżeli polskie kino, no to aktorzy, tak? Polscy aktorzy, którzy też mogą się tu pojawić. A więc właściwie, powtarzam raz jeszcze, nie bardzo potrafiłem wytłumaczyć sobie decyzję poprzednika, który uważał, że to tutaj nie powinno mieć miejsca. Technicznie dogrywamy to wszystko, a co najbardziej mnie cieszy, to, że wokół tego kina, no tak jak pani redaktor powiedziała, jest całe grono ludzi, które już o tym głośno mówi, tak? A więc cieszą się, że to wraca, a to, czy na ile im starczy tego entuzjazmu, tej siły, to trochę nasza rola, a więc żeby teraz zadbać o to, żeby to uporządkować. I tak też się czujemy dzisiaj jako teatr. Powstała silna grupa inicjatywna, która pozakładała, wiem, że niebawem otworzy również swoje facebookowe strony dla ogólnego odbiorcy, ale w tej chwili jakby spotkała się już dwukrotnie. Raz tutaj się spotkaliśmy, porozmawialiśmy. Dzisiaj dogrywa się repertuar. Dogrywają się dni i daty, w których będziemy ruszać. Ogólnie mogę powiedzieć, że założenie jest takie, że raz w tygodniu będziemy z Państwem się tutaj widywać. Pomysłów, jak można by to rozkręcać, w jakim kierunku mogłoby to pójść, jest oczywiście bardzo wiele. Natomiast na dzisiaj chcemy, aby to po prostu odpaliło. Chcemy spotykać się od nowego roku. Najprawdopodobniej już w styczniu rozpoczynamy. Daty i obiecałem, biorąc pod uwagę to, że obiecałem tej grupie inicjatywnej, że będą mieli duży wpływ na to, daty jeszcze dzisiaj Państwu nie podam. Natomiast będziemy się spotykać w teatrze. My ze swojej strony szukamy środków też na zewnątrz, a więc docieramy do zewnętrznych możliwości, zewnętrznego finansowania, aby stać nas było nie tylko na to, żeby się spotkać po prostu i porozmawiać między sobą, ale też co jakiś czas zaprosić tu kogoś, kto z danym filmem jest związany, żeby ten ktoś mógł opowiedzieć nam coś więcej, albo kogoś, kto związany jest z kinem w ogóle na co dzień, a więc będzie mógł nas wprowadzać w te działania, które z filmem się wiążą. Natomiast ważne dla nas jest to, żeby znowu pojawiło się takie przyzwyczajenie, że to miejsce, ten Narutowicza 69 w Lesznie, to jest miejsce, gdzie można przyjść i spotkać się z kulturą. Teatralne kino ma już nazwę i logo. Będzie się nazywało Małe Kino.